Za nami Rybomania i sklep Gozdawa, internetowy sklep wędkarski. A z nami Rafał Chwaliński. Rafale, powiedz nam, z czym twoja firma w tym roku wiąże największe nadzieje, jeżeli chodzi o wędkarstwo, o sprzedaż? Witam, reprezentuję naszą firmę i zarazem team Gozdawa, który zajmuje się dystrybucją i sprzedażą produktów Prestona. Głównie marek Corum, Soundbite, Avid Carp i samą markę w sobie jako Preston. Głównie to są marki sportowe. I w zeszłym roku, jak i w tym roku, kontynuujemy dalej trend sportowy. Największym sukcesem w zeszłym roku była sprzedaż wędzisk do Method Feder, jak i w tym roku zapowiada się nowy kierunek z nowymi wędkami na łowiskach komercyjnych. Rafale, z punktu widzenia wystawcy, Rybomania 2016 dla Ciebie jako wystawcy, porównaj ten rok zeszły z tym rokiem, który mamy obecnie, 2016. Jak odbierasz rozwój i kierunek tych targów? W zeszłym roku mieliśmy bardzo ładnie rozpoczęty rok właśnie na Rybomanii 2015, który później przełożył się fantastycznymi kontraktami z interesami, z klientami, jak i też rozwojem Method Feder, jak i też dodatkowo z pławikiem, ale tylko i wyłącznie na wodach komercyjnych. Dlatego, że my bardzo dużo organizujemy zawodów komercyjnych dla naszych klientów i na nie zapraszamy chętnych, którzy rywalizują w naszym gronie, jak i też otrzymują dodatkowe informacje, jak korzystać z niektórych produktów naszych, które mogą używać właśnie na zawodach, nie tylko naszych, ale i ogólnopolskich. A w ten rok zapowiada się jeszcze bardziej ciekawie, dlatego że bardzo dużo nowych klientów wchodzi do Method Feder, do zawodów tego typu, które są coraz bardziej popularne. Wynika to z bardzo jednej prostej rzeczy. Mianowicie na wodach komercyjnych jest ryba. Wcale łatwiej ją się nie łowi. Jest też chimeryczna. Potrafimy zejść, co niektórzy, nawet zerem. Natomiast jest jedna różnica między wodami PZW. Tam są ryby i to na metrze sześciennym występuje ich dużo. To, że są trudne do złowienia, każdy może się przekonać, uczestnicząc w tych zawodach. Wypada zapytać w takim razie, kiedy następne zawody, bo sezon się zbliża. Pierwsze zawody już będziemy organizować w marcu i w maju. Są to zawody niezwiązane stricto z Federem, ale z naszą drugą działką, spinningowe. Będą to w nowej formule, kompletnie inne. Jeszcze w Polsce nikt takich zawodów nie robił. Zawody spinningowe będą tylko i wyłącznie oparte na pstrągu. Mamy bardzo fajne łowisko niedaleko Żywca, z którym zaczęliśmy współpracę i tam będziemy zapraszać chętnych, którzy chcieliby zrywalizować właśnie w tym zakresie. Następne zawody będą tak zwany Tausen, na który bardzo zapraszamy. Są to czwartki wędkarskie. Co drugi tydzień będą organizowane na różnych wodach i w różnej części Polski czwartki wędkarskie dla tych, którzy mogą sobie w czwartek pozwolić na to, żeby przyjechać i od rana 6 godzin z nami wędkować. Nietypowa formuła, sprawdziła się w zeszłym roku, znakomity odzew, bardzo chętnie na ten rok zapowiadają się ludzie, którzy brali w zeszłym roku udział, więc na pewno w tym roku będziemy kontynuować. Poza tym organizujemy też coś innego, mianowicie... Ale to tak widzę tutaj cmokasz, bo to co, jakaś niespodzianka, tak? No zdradź nam to. Niespodzianką jest to, że zainicjowaliśmy zimą informacyjną taką rzecz, żeby utworzyć prywatną ligę federowo-maczową. Liga jest nietypowo skonstruowana, dlatego że opiera się na rywalizacji drużynowej. Drużyny są zbudowane dwuosobowo i podzielone na określone grupy. W każdej grupie jest 5 drużyn i mogą rywalizować między sobą na dowolnej wodzie w dowolnym terminie. Przechodzą do finału tylko 5 najlepszych drużyn.
pula nagród, którą jest, i to jest niestety nie sprzęt, lecz żywy pieniądz. Jest gdzieś koło 8 do 12 tysięcy złotych, więc to brzmi, jest nasz... Brzmi zachęcająco, mam nadzieję, że ta formuła ściągnie ludzi. No jest to coś nowego, nie ukrywam, że fajna rzecz. Jak byś ocenił, jeżeli chodzi o taki rozwój z wędkarstwa, metody, rozwój metod poszczególnych, która w 2016 roku będzie taka najbardziej odkrywana? Który kierunek? Na pewno dla wielu ludzi będzie rozwijana i poszerzana metod feeder. Dlatego, że to jest bardzo skuteczna metoda połowu ryb, dowolnych ryb, w dużym stopniu ukierunkowana na karpie. I ta metoda powoduje, że wysoka jest skuteczność. Jeżeli ktoś potrafi dobrze to zrobić, posłucha naszych rad i skorzysta z produktów Sunbite'a, to ma zagwarantowane sukcesy, i to nie jednej ryby w weekend, ale kilkunastu ryb w ciągu paru godzin. I ta skuteczność na pewno przekłada się z zeszłego roku na ten rok, że klienci będą bardzo, bardzo tym zainteresowani. Dziękujemy bardzo. Rybomania 2016, Rafał Chwaliński i sklep Gozdawa, internetowy sklep wędkarski, był naszym gościem. Dziękuję bardzo i zapraszam do kontaktów z nami. Nie tylko na tych targach, nie tylko w sklepie. W Sosnowcu będziemy na Rybomanii 2016 i w listopadzie w Lublinie. Zapraszam.